Siema, tu Grabary, witajcie na moim kanale. Witam Was w pierwszym w tym sezonie vlogu festiwalowym. Co w nim będzie, jeszcze nie wiem, bo nie mam konkretnego planu, robię to pierwszy raz, ale myślę, że trochę występów pokażę, może jakichś znajomych spotkam, albo celebrytów, kto wie, jak to będzie wyglądało. Na razie towarzyszy mi jeden, mój ulubiony celebryta, czyli mój chłopak, który rzuca we mnie trawą, więc pewnie takich atrakcji też możecie oczekiwać w tym materiale, więc zostańcie ze mną. Na kogo czekacie na Orange najbardziej? Dzisiaj najbardziej czekamy na Solange i na Marsz. I na Kembo, na Fideo i na Piankę, no tak. Tak, żeby się po prostu wybawić jak nigdy. Ale jak zawsze Kembo. Ale wiadomo, ogólnie Miley Cyrus i mamy Tomorrow. Nadzieję, że wjedzie na kuli. Tak, że wjedzie na kuli. Na koniu czy na kuli? Na kuli. No. Dobra, ile zajmuje Wam czasu przygotowania stylizacji na festiwal? Od wczoraj do dziś. Naprawdę, no. Wczoraj byliśmy ogarnąć te stylówki i jeszcze dzisiaj rano. Na zakupach, ale tak naprawdę w sklepie to było pół godziny. Nie, z godzinkę. No dobra, godzinkę. A na jutro nie mamy nic. Na jutro nie mamy nic, ale... Jutro będzie na przypale w dresie. W piżamie. Mi pasuje. To teraz szybko, o co chodzi z sandałami? Czy to jest jakiś modowy pojedynek? Tak, dzisiaj jest modowy pojedynek. Na razie jest Team Roman. Tak, jak na razie wszyscy stawiają, że jednak mogę mieć sandały i skarpetki. Nie jest to cebulaste. Zobaczymy. Tylko, że będzie padać. A faktycznie, nie pomyślałem o tym. Ale nie, chyba będzie ładnie. A jak wy wybieracie? Tutaj też tak mam. Tak, głosujcie. Głosujemy. Gringujesz do pracy w Puebla, kruche taco zabij tu. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, bardzo dobrze was widzieć. Chyba jeszcze dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Co, i tutaj kolejna festiwalowiczka, znajoma twarz, znajoma hej, czy nieznajoma? Ja. Hej, to ja, znajoma twarz, Honorata Skarbek we własnej osobie. A, bo chciałem cię podpisać, ale... Ulubiona Honorata Grabariego na całym świecie. Tak, szczególnie, że dzięki żadnej Honoracie... Żadnej nie znasz, innej. Znam. Tak? Ale jestem ulubioną? Tak. Yes! Yes! Daj mi skończyć. Dlaczego ulubiona? Bo ostatnio też daje mi pracę, na przykład w ale za darmo. Teledyskach. Pracę... Ale crossowe promo, więc trzymajmy się tego. Tak, Grabari wystąpił w moim teledysku. Grabari wraz z Kamilem. Możecie zresztą efekty sprawdzić. Podlinkujesz gdzieś tutaj na dole. Tak, albo tak. Wpisujcie sobie po prostu Honorata Skarbek Friendzone. Grabari i Kamil w tym teledysku giną śmiercią tragiczną. Tak, ja uważam, że to ta scenka została wybrana przez nas i dla nas. Podprogowo, bo ty już o tym myślałaś od dawna. Tak, jak najbardziej. Znamy się już... 8 lat. Wow, znamy się już 8 lat? No ale nie ma co kończyć tej przyjaźni tym wypadkiem. Na szczęście był on, jak to się mówi, udawany? Nieśmiertelny wypadek. Okazało się, że Grabari i Kamil są nieśmiertelni. No i zresztą sprawdźcie sami, jak to się skończyło w klipie. No, to tyle z promo Honoraty Skarbek. A jak się bawisz no to dzisiaj? Ja się bawię cudownie, ja kocham festiwale, jesteśmy na Orange Warsaw Festival, to jest mój pierwszy festiwal tutaj w Warszawie, więc bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj być. Jesteśmy po koncercie Quebo, jesteśmy przed koncertem Rity, jeszcze dzisiaj Marshmallow, jeszcze dzisiaj O Co Chodzi, jutro Miley Cyrus, no będzie się naprawdę dużo działo i cieszę się, że mogę tutaj być i spędzić takie dwa muzyczne dni z super ludźmi. Ale że w Warszawie to, ale rozumiem, że i tak na polu namiotowym śpisz. Właśnie nie, na szczęście śpię u siebie w mieszkaniu i to jest super różnica między innymi festiwalami odbywającymi się w całej Polsce, no bo nie trzeba, wiesz... Sorry, inne festiwale, też są świetne, ale na przykład na opener, zanim się dostaniesz pod scenę, no to mijają 3 godziny, a tak. Tutaj 40 minut jesteś, jest spoko.
No to tak, nie? To tyle. Pamiętajcie, że robiąc make-up na festiwal nie możecie się ograniczać przede wszystkim. Pozwólcie sobie na wszystko, na co macie ochotę. Macie do wyboru jety, diamonds, kwiaty, wianki, tatuaże, brokaty. Do wyboru, do koloru. Tylko pamiętajcie, żeby utrwalić się na koniec porządnym fixerem, żeby nic wam nie odpadło z twarzy. Ja się utrwaliłem dzisiaj. Orange dzień drugi, wciąż nie rezygnuję z nagrywania vloga festiwalowego, nie wiem jeszcze jak mi idzie, bo to się dopiero okaże na montażu, tu sobie chodzą ludzie, już dzisiaj zbiera się na maksa wielki tłum, oczywiście na Miley i na Troja Sivana, ale żeby być na maksa profesjonalnym vlogerem festiwalowym, to kilka słów co działo się wczoraj, więc wczoraj byliśmy na koncercie Quebona Fide, albo Quebona Fide, zależy jak to preferuje, jaką wymowę. Było spoko, znam jedną piosenkę, więc bawiłem się super na Tamagotchi. Potem byliśmy na Ricie Orze, która była spoka. Nawet Kamil znał większość hitów, prawda? Kamil cię nic nie mówi, tylko pokazuje swoją ekspresją, jak mu się podobało. Hity były fajne, niby wszystko było super, ale czegoś mi trochę brakowało. Nie wiem, może to taka festiwalowa akcja, że nie było żadnych tam przebiórek za bardzo w stylizacjach, nie było takiego show, oprócz kilku tancerzy i chórków. No ale generalnie wybawiłem się przy wszystkich hiciorach. Przypomniało mi się, jak szorowałem po prostu dupą w klubach przy tych piosenkach, więc spoko. Potem była Solange, bardzo artystycznie, ambientowo, R&B, jazz, ale to z pozycji siedząco-leżącej. To oglądaliśmy. A potem było Marshmello, na które było mega dużo rodzin z dziećmi. Ja się zastanawiam, jak te dzieci się bawiły na takiej muzie, która totalnie po pigule. To jest taka opcja. Więc tak. Czy Kamil chciałeś coś dodać jako recenzent festiwalowy? Nie, no więc jak widzicie, bardzo wesoło u nas jest. Czekamy teraz na Troja Sivana. Ja byłem na koncercie Troja w Berlinie. Było super. Z tego co wiem, dzisiaj też ma powtórzyć ten set praktycznie w całości, więc na pewno będzie ekstra. A potem Miley Cyrus, na którą całe tabuny nastolatków, również tych tęczowych, oczekują. Więc ja jako już nie nastolatek, ale też czekam. I came out when I was 15 to my parents, and it was the single most scary thing I've ever done in my entire life. I remember really, really clearly before I did it, I had so many questions, you know? I was like, am I ever gonna find like a long-term partner? Am I ever gonna be able to have kids? All of these really crazy questions for a 14 or 15 year old to be thinking about, they were like wedged into my brain. And I just remember being so, so, so stressed. And you know what though? Now, I came out on the other side of all that. And I was like, you know what? If none of those things happen, honestly, who gives a fuck? Because I am like the happiest I've ever been. I am so gay and I am so proud of it.
And then I get to come to places like Warsaw and look out into the crowd and see all of these pride flags and these balloons, and it seriously blows my mind. And I know that things in the world, times in the world can feel really, really shitty and really, really scary, and like we're moving backwards. But I have this incredible opportunity to look out at crowds like this, and it restores so much hope and so much faith in me that we're all gonna be totally okay because we have each other. And seriously, it's the coolest shit in the world. So happy Pride Month. I love you so much. My już z Sasi po koncercie Troja Sivana i słuchajcie, okazuje się, że jest nowa fanka Troja w Polsce. Tak. Ja w ogóle wczoraj dopiero przysłuchiwałam kawałki i tam jest Tired of... Jak to jest? I'm Tired po prostu się tego stanie Tired nazywa? Of Love Songs. No właśnie. I to zapętliłam sobie wczoraj 5 razy, więc dzisiaj już znałam i szalałam, ale nie, naprawdę jest... Świetnie śpiewa, świetnie przygotowany koncert. I przede wszystkim jest taki uroczy i ma taką charyzmę na scenie, że ja miałam za każdym razem takie... To było najczęściej powtarzane wyrażenie wśród publiczności, bo wokół mnie stało dużo dziewczyn i za każdym razem było: o, jaki on jest słodki, ale jest, jakby umówmy no, jest, się. Jest, jest przeuroczy, w ogóle wygląda jak z kreskówki, jest jak na, po prostu taki narysowany, postać takie Disneya. Wielkie oczy po prostu. Tak, jak z mangi. Zdobny. Postać Disneya z mangi, jakby tutaj wszystko wymieszałem. Disneya z mangi, ale nie, po prostu jest... Jest cudowny, jestem jest bardzo fanką. Ale co mnie najbardziej, czasami mnie wzruszało, bo jestem już trochę starą osobą, że na dzisiejszym koncercie dużo ludzi czuło się takimi wolnymi, no, z tymi flagami. No, ja to właśnie powiedziałam, mówię, Boże, Paka, jakie lubię, jak jest taka pedałacka atmosfera. Dziewczyny się całowały na ekranie, jakie pokazała kamera i to było takie fajnie, fajnie, że są właśnie takie była wydarzenia, flaga, gdzie... flaga na scenie, wszyscy zaczęli piszczeć, były wywieszane, część ludzi tak. Wywieszali sobie tymi flagami. Czyli był taki trochę Pride pre-party tak, dzisiaj. Tak, ja się czułam po prostu jak z domu. No dobra, słuchajcie. Znaczy się nie dam, tak nie mam. Ale możesz. Ale tak, jakby... Możesz czynić kroki ku temu. Myślę, że moja matka też by tutaj skakała. Totalnie. Dobra, ja idę jeść, ty idziesz... Pić wodę z cytryną. A potem Miley, trzeba zbierać siłę. O tak, ja się nie mogę doczekać. Ja już tutaj sikałam, mimo że jestem fanką od wczoraj, a na Miley już będę sikać tak konkretnie, po nogawach. I tym optymistycznym, mokrym akcentem kończymy to wejście. Dziękuję bardzo. Here celebrating music together. All of us are so different. We all have different stories. We all have different backgrounds. All different pain, different happiness, different joy, different sadness. Let's just enjoy being here with one another and enjoying the fact that music is one of the only things in the world that brings people that are this different together. No dobra, słuchajcie, ja już jestem w domu. Po orężu. Na finale była Miley i po prostu jestem na maksa. Zszokowany, jakie to było dobre, bo nie jestem jakimś turbofanem jej twórczości, znam oczywiście te wszystkie największe hity, poprzednie płyty, tej najnowszej epki jeszcze nie miałem okazji przesłuchać przed koncertem, ale na żywo zrobiła na mnie takie wrażenie, że teraz na bank ją odsłucham i mam nadzieję, że w tych wersjach studyjnych te utwory są równie dobre
jak na żywo i Maja mi pozamiatała totalnie, po prostu energia, charyzma, tam wszystko się zgadzało, te aranżacje i ona jest taka punkowa, rockowa bardzo, co wcześniej też było widać w jej występach, ale trochę to się nie zgrywało z tymi popowymi pioseneczkami, które nagrywała z tym nowym materiałem. Naprawdę jest sztos. Widzę też, że niektórzy ludzie narzekają, że nie było za bardzo kontaktu z publicznością i fakt, w porównaniu z innymi wykonawcami na Orange'u gdzieś może no nie starała się tam specjalnie zagadywać z publiką, ale ja to trochę szanuję, bo to bardzo często jest takie fejkowe i oni powtarzają, że super, że love, a w gruncie rzeczy to jest ta sama śpiewka na każdym koncercie. Z tego co widziałem, to chyba też jest jej trzeci czy czwarty koncert w takim krótkim odstępie czasu, bo ona teraz gra wszystkie te europejskie festiwale, które się odbywają, więc też trudno, żeby udawała, że akurat Polska jest jakimś super wyjątkowym miejscem, bo jest po prostu kolejnym przystankiem na trasie. Ale ogólnie było naprawdę, naprawdę czadowo. Kamil, dla tobie kto się najbardziej podobał? Według mnie Maeli Sała najlepszy był Troye Sivan. O Boże. No i właśnie widzicie, ja mam w domu bardzo trudną sytuację, żeby się dogadać, ale trudno. No Troye był super, to wiadomo, ja już go widziałem drugi raz, więc nic mnie nie zaskoczyło, ale jednak też on na maksa daje radę. Chociaż w porównaniu z Miley muzycznie, no to jest trochę co innego, ciężko to porównywać, ale ona naprawdę dała czadu i tak można ją grubą kreską oddzielić od tych innych takich popowych, powiedzmy mainstreamowych zespołów. I chyba ogólnie to wszystko, co chciałem powiedzieć o tym Orange'u. Sorry, że tak się tutaj wszystko majta, ale nagrywam telefonem, padam już na ryj, bo jutro mam, chciałem powiedzieć, samego rana, o 12, ale dla mnie to będzie rano, bo jest pierwsza w nocy już, wywiad z bardzo fajną gwiazdą, zagraniczną, więc wiecie, level up po angielsku, rozmowa. I teraz pytanie do was, czy takie vlogi festiwalowe, nie wiem jeszcze jak on wyjdzie, bo montaż dopiero przede mną, tak jak chyba wspominałem w jednym z poprzednich wejść, są spoko, czy są niepotrzebne, bo to wiecie, też nie ma co na siłę robić, nie? Bez sensu, robota głupiego. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że super było spotkać wszystkie osoby, które oglądają mój kanał. To jest naprawdę mega miłe. Jesteście super ludźmi, mega pozytywnymi, uśmiechniętymi, więc fajnie widzieć też teraz was, bo wy mnie oglądacie, a teraz ja was mogę zobaczyć i super się z wami rozmawiało, widziało. Mam nadzieję, że się super bawiliście też na festiwalu. Wiem, że dużo osób właśnie dzisiaj czekało na Troye'a, na Miley, więc wydaje mi się, że było spoko. Także jeżeli się widzieliśmy, jeżeli byście w ogóle na festiwalu, piszcie w komentarzach jakieś swoje przemyślenia, co wam się podobało, co nie, bo też tak może się wydarzyć. I chyba to wszystko. Kamil tu już się zaśmiewa z moich monologów do telefonu. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszym festiwalowo-orange'owym vlogu. Do zobaczenia w kolejnym. Wybieram się na Openera i na Offa, więc może tam coś też zgram, ale to zależy od was, czy jest taka potrzeba. I do zobaczenia, do widzenia, dobranoc.